Dobra, to co, kontynuujemy? Jasne, czemu nie? Witam wszystkich. Tu gdzieś powinien być skarbek. Oto i on. Pozbierane rzeczy. No i wracamy. Idziemy po naszą główną misję. Zabijmy tą świnię. Można coś w ogóle ze świni zrobić? Pewnie można. Ja raczej powinienem najpierw się zainteresować, co upolować. A potem zacząć polować. No ale dobra. Fajna taka mała wioska. Rozpocznij misję. Lóżki. Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. Coś się nie podoba. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men abound. Use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. Idziemy po nową ekipę na nasz okręt. Załoga kawki. Ten wskaźnik określa siłę twojej załogi. Załoga to podstawowy czynnik przy łupieniu okrętu. Większe okręty wymagają liczniejszej załogi podczas abordażu. Są dwa sposoby na werbowanie marynarzy. Możesz wynająć ludzi w tawernach, możesz pomagać piratom, którzy wpadli w kłopoty. Dobra. Jakie... Moment. Rozbrój i zabij trzech strażników. Potrzebuję pięści. Mamy akurat trzech. Gdzie jest rozbrojenie? Tu, dobra. Fuck. Wywal bronię. Ciebie mogę już zostawić, bo ty nie masz nic. Ła! O, cholerka. Ała. Gincie! Teraz już ich mogę po prostu pozabijać. Chyba, że miałem ich najpierw. Fuck. A mi tylko jednego zaliczyło, moment. Dobra. Czyli trochę inaczej miałem to zrobić niż myślałem. A dopiero dwóch mi zaliczyło, musiałem ich rozbroić i w tym samym momencie zabić. A ja sobie to zadanie podzieliłem na dwie części, tak jakby. Co nie było dobrym ruchem. Dobra, ale tu mamy jeszcze dwóch. No, dawaj. Pięknie w krzaki. Okej. Teraz idziemy werbować.
Halo? Macie kłopoty? Już nie! Tam ktoś jeszcze jest. Są strasznie fajne tereny, bo jest pełno drzew, tak między domami. I można ładnie tutaj latać. O, tawerna tu jest. Halo? Możemy iść do tawerny. A weźmy paru ludzi z tawerny. No, co jest? Chyba mu coś się nie podoba. Dobra, tam pójdę kiedy indziej. Tylko problem jest taki, że zostało mi tylko jeden punkt w sumie. Dlaczego nie mogę? No ale co, ja nie jestem kapitanem? Nie trzeba jego. Każe mi... Powiedzieli mi, że mogę werbować w tawernach? Jestem kapitanem mojego statku? Po czym on mi mówi, że może się tylko wymieniać z kapitanami? No to... What the fuck? Co mu się nie podoba, bo nie czuję. Tutaj mogę sobie kupić bronię, to nie chcę. O, coś tu się dzieje. On jest rudy! A, gin! Dobra, dwa do załogi. Tutaj będzie jeszcze grupka. A, widzę, że to mi się fajnie pokazuje na bieżąco w miarę. Ej, nie to chciałem. Nie! Znowu nie to chciałem. Tutaj. Ale najpierw punkt widokowy. To jest chyba to. Da, żeby potem wbiec? Da, że no ty się nie dał. Hopaj tam. On jest w cholerę zwinny. Dobra. Synchronizacja. Taka sytuacja! W razie faktycznie trochę racji w tym jest, że Assassin's Creed 4 jest tak najfajniej zapowiadającym się. Jeszcze nie mogę powiedzieć na 100%, ale gra mi się w niego strasznie przyjemnie. A przeszedłem wszystkie. Trójkę męczyłem dość długo, bo trójka dla mnie naprawdę była dobra. Spoko, teraz ci pomogę, ale szanty mi uciekają. Wow, nie wiedziałem, że się tak da. Tu jakiś fight. What the hell is going on? I wszyscy nagle zginęli. Tak też może być. Cześć. Cześć. Co bastard? Co bastard? Co? Koń się. Ja tylko skrzynię zbieram. Bo jestem korsarzem. Się trochę zwiksowałem w tym budynku. No! Nie będziesz mnie bił. Ile was tutaj zwerbowałem? Just in time. Dwóch chyba. Potrzebuję 15, czyli jeszcze chyba dwie takie grupki muszę gdzieś dorwać. Idziemy sobie tutaj na górę. Tutaj się coś dzieje. I przy okazji tutaj chyba też gdzieś punkt widokowy jest. Co tu się wyprawia? Ała! Gdzie oni są? Tam, no jesteś. Wiecie, czego zapomniałem chyba zrobić?
przeładować broni. O Jezu, co się wyprawia. Żywa tarcza, sukwa? Chyba to nie dolatuje. Schowam się z wami w namiocie, panowie. Czekajcie, przeładuję sobie jeden pistolet. Ile ich mamy? O, 8 tu było, to ładnie szarpnęło. Przestrzel... Co to było? Przestrzel liny, by uratować pirata. What? Dotrzyj do egzekucji. Say what? Fuck. A, jestem jak Jack Sparrow! Nie, on to mieczem zrobił. I to chyba nawet nie był Jack Sparrow, tylko ratowali Sparrowa w taki sposób. Ała, no! A, biją, mamo! Cześć, schowam się tu z tobą, co ty na to? Musisz, że nie mówię. Nie wyjdę tam, bo on mnie zastrzeli. Nie dosięgam do niego. Widzicie? Dobra, no. Jest. Thank you. Heartily, Edward. Czemu ono... A dobra, nieważne. Coś czuję, że jeden... Dokładnie coś czuję, że ten... To, że będą z nim jakieś problemy. No wiecie tak... Uratuj 15? Po czym weź jeszcze uratuj jednego specjalnego. Coś tak wydaje, jakby on był, nie wiem, może podstawiony... Że to się może trochę źle skończyć dla mnie. Nie wiem, zobaczymy. Weźmiemy sobie jeszcze zadanie. Trzeba robić questy wszystkie. Banici, przyjmij zlecenie. Trochę daleko. Ale pójdę tam, no. Przy okazji sobie punkt synchronizuję, bo tam jest w tym miejscu, gdzie oni siedzą. A myślę, że do tawerny zdążę wrócić jeszcze w tym odcinku, więc nie ma się co martwić. Oj, wyżej przyciągnę trochę odcinek, no. Zobaczymy. Zobaczymy wszystko. Jak to się potoczy. Nikt mnie nie widzi. Oprócz tego Freda. Jest. Wow! Poleciałem. Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Właśnie. Teraz muszę się dostać na dach tego budynku, bo on jest chyba punktem obserwacyjnym. Tak, dokładnie, tak. O Jezu! No! Dasz radę? A, dał, dobra.
i synchronizacja. Rozumiem, szybki powrót do tawerny i zobaczymy, co tam się będzie działo. Ile to mamy? 128. Dobra. Woo! Nic mi się nie stało. Z jednej strony fajny motyw z tym takim kapturem, że on go tak zdejmuje, nie ma ubranego kaptura cały czas. Ale na przykład nie chciałbym tego widzieć w trójce, bo w... O Jezu! Nogi połamane. A w trójce nasz bohater Connor miał taką... No miał tak... Nie wiem, irokeza. Tylko ten pasek na środku włosów i wyglądało to tak średnio. Jednak bardziej on mi się podobał w kapturze. Już idę do tawerny, tylko jeszcze to. O Jezu, sorry. Ładnie grał, dostał buta w twarz. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his paupers is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Będę miał hajsy. Zobaczcie. Naprawdę mi się podoba. Dziękujemy za opinię. You're welcome. No i misja skończona. Słab kuriera. Zobaczymy, co się będzie działo z tym kurierem, czy będzie się fiksował. O Jezu, nie, ja się fiksuję. O Jezusie. Dobra. Mógłbym go chyba zabić, ale... Nie wiem, czy... lecę! To było dziwne. Postrzeliłem go, po czym wykonałem skok a la Jordan w kosmicznym meczu. I dorwałem gnoja. Mamy jeszcze jakieś może coś szybkiego w okolicy, że tak powiem. Chodźmy tu. I na tym skończymy odcinek. Mamy tutaj skrzynię na dole z kasą. I mamy tu wyłaś szonty, które chcę dorwać. No to... Dobra, tak dziwne podbiegi robię, jak chcę skoczyć. Jeszcze się wrócę po ten fragment animusa i wystarczy tego. Gdzie on był? Bo go ominąłem. Aha, na samej górze tego drzewa, na samym szczycie. No, wejdź tu. Tu. I do góry. O, dobra. No to co? Żegnajcie! I zapraszam do następnego odcinka. Na razie.